Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kiedy nagrałem film, że nie można we krwi oznaczyć stężenia glukozy, cholesterolu, potasu, krwinek czerwonych, to wiele osób zarzuciło mi w komentarzach pod tym filmem, że. To nieprawda, że stwierdziłem, że oznaczyć stężenie to pleonasm. Wyrażenie po prostu błędne, że nie powinno się tak mówić. Dlatego, że wielki słownik języka polskiego podaje, że oczywiście można oznaczyć na przykład stężenie. Ale teraz zwróćcie uwagę na to, że żeby zrozumieć, na czym polega pleonasm, trzeba rozumieć znaczenie każdego z tych słów. Bo jeżeli coś jest niezrozumiałe w tym kontekście, to również nie wychwycimy, że tutaj doszło do popełnienia rażącego błędu. Kiedy ja studiowałem analitykę medyczną, jeszcze miałem zajęcia z chemii klinicznej, to tam na tych zajęciach za takie sformułowanie oznaczyć stężenie, oznaczyłem stężenie właśnie na przykład glukozy, otrzymywało się ocenę niedostateczną i kończyło się ćwiczenia. Ja nie mówię wcale tutaj, żeby kogoś krytykować, ale chciałbym Wam i przekazać pewne cenne informacje. Oznaczenie to zawsze analiza ilościowa. To znaczy, że jeśli pójdziemy do laboratorium i powiemy: że chcemy oznaczyć glukozę we krwi, albo chcę oznaczyć stężenie glukozy we krwi, to zawsze otrzymamy taki sam wynik to znaczy zawsze otrzymamy jakąś wartość liczbową i jednostkę, na przykład mili, w miligramach na decylitr lub w milimolach na litr. To znaczy, że te dwa badania się między sobą nie różnią. Są takie same. W związku z tym wystarczy powiedzieć, oznaczyć glukozę, oznaczyć elektrolity, oznaczyć właśnie na przykład krwinki czerwone. Nie trzeba dopowiadać tego słowa stężenie, tak? Bo Oznaczyć stężenie glukozy czy oznaczyć stężenie elektrolitów to jest zwykłe przegadanie. To stężenie już jest zawarte w definicji samego hasła oznaczyć czy oznaczenie. I tak samo nie powinno się mówić oznaczenie stężenia czy oznaczenie ilościowe, tak, bo oznaczenie zawsze jest analizą ilościową. Natomiast mówienie oznaczenie jakościowe jest już w ogóle błędem logicznym. Tak więc tutaj uważam, że Wielki Słownik Języka Polskiego się myli, podając jako przykład oznaczyć stężenie, ponieważ jest to pleonazm. Ale nie, chciałbym, żebyście z tego filmu wynieśli pewne cenne i ciekawe informacje. Ja yy, z ciekawości wpisywałem różne hasła do Wielkiego Słownika Języka Polskiego, który jest dostępny. Dostępny nieodpłatnie w wersji elektronicznej w internecie, każdy może z niego skorzystać. I w... mnie zajęło 10 minut, żeby znaleźć kilka haseł z rażącymi błędami merytorycznymi, rzeczowymi, to znaczy takich, które przekazują nieprawdziwe, fałszywe informacje. Pozwoliłem sobie wybrać kilka takich haseł i dokładnie je omówić. I przy okazji przekazać wam przy tym pewne ciekawe informacje, które również mogą wam się przydać, a może się nie przydadzą. Oczywiście no, to zależy od wielu różnych innych czynników. No, na przykład hasło Hemoroid jest wyjaśnione w sposób następujący w WSJP. Powiększone chorobowo naczynie żylne, zlokalizowane w dolnej części odbytnicy lub odbycie. To jest nieprawda, tu są dwa błędy rzeczowe i tylko w definicji, która ma dwa wersy. Po pierwsze, nie jest to naczynie żylne, bo jest to sinusoida czy zatoka i jest to zupełnie inne naczynie, różniące się od naczynia żylnego. A po drugie, nie jest to powiększone, powiększone chorobowo naczynie żylne, dlatego że hemoroidy to struktury anatomiczne, to struktury fizjologiczne, które ma każdy człowiek. Tego sił nie leczy, to jest prawidłowo, to jest składnik naszego organizmu tak samo jak oczy, skóra, usta. Dopiero gdy one są powiększone, zmienione chorobowo, w stanie zapalnym, to bolą, krwawią, pieką tak? i wywołują ten szereg różnych nieprzyjemnych dolegliwości. Natomiast sam Hemoroid nie jest ani naczyniem żylnym, ani nie jest powiększono chorobowym naczyniem żylnym. Czyli dwa błędy: że jest to zmiana patologiczna, chorobowa, i drugi, że jest to naczynie żylne. To tak, jakbyśmy w definicji gardła czy migdałków podniebiennych napisali, że są to powiększone yy, chorobowo struktury pokryte ropą. Tak się dzieje w stanie patologicznym, ale same migdałki zdrowe takich zmian nie wykazują są częścią naszego organizmu strukturami zupełnie prawidłowymi. Hemoroid jest strukturą anatomiczną, prawidłową każdy ma hemoroidy, ale Hemoroidy są to struktury zupełnie całkowicie prawidłowe. Kamień. No to kolejne hasło z tego słownika: twór powstający w organizmach ludzi i zwierząt na skutek nieprawidłowej przemiany soli mineralnych. Gdy przeczytałem, że jest to twór powstający w organizmach ludzi i zwierząt, to pierwsze, z czym mi się skojarzyło, to z filmem obcy ósmy pasażer nostro. Ale dobrze, już pomijając to, to. Nie ma tutaj nieprawidłowej przemiany soli mineralnych. W ogóle nie zachodzi żadna przemiana, po prostu jest roztwór przesycony i następuje do krystalizacji, tworzą się kamienie, a fachowo mówi się na to: konkrementy albo rzadziej złogi. Więc ta definicja również jest pod względem merytorycznym nieprawidłowa. Oczywiście te definicje, które Wam teraz objaśniam, zostały zaczerpnięte ze, z wielkiego słownika języka polskiego. Polskiej Akademii Nauk według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 roku. Kolejna definicja bakteria. Organizm żyjący w powietrzu, wodzie, glebie lub żywym organizmie, widoczny tylko pod mikroskopem, wywołujący różne choroby gnicie lub fermentację. Ale ta sama definicja może dotyczyć na przykład grzybów jednokomórkowych. Więc nie jest to definicja stricte odnosząca się do bakterii. Można ją przyporządkować do na przykład wielu innych organizmów jednokomórkowych. A poza tym sformułowanie tylko pod mikroskopem też jest nieprawidłowe, bo wiemy, że są bakterie, które są widoczne gołym okiem. Pojedyncza komórka mająca co najmniej kilka milimetrów widoczna gołym okiem. Na przykład Tio Margarita magnifica. A wyraz tylko sugeruje, że wyłącznie pod mikroskopem jest widoczna ta bakteria, a nie w większości przypadków. Rozmaz. Badanie polegające na pobraniu krwi lub innej substancji pochodzącej z żywego organizmu, którą się barwi umieszcza na szklanej płytce i obserwuje pod mikroskopem czyli barwi umieszcza na szklanej płytce i obserwuje pod mikroskopem. Najpierw umieszcza się na szklanej płytce, to jest tak zwane szkiełko podstawowe. Później się barwi, a dopiero na końcu obserwuje pod mikroskopem i ta kolejność nie może być w tym przypadku przypadkowa. Wymaz. Pobranie próbki naturalnej wydzieliny ciała istoty żywej w celu jej zbadania pod kątem obecności określonych mikroorganizmów lub substancji chemicznych. W większości przypadków wymaz. To jest badanie albo mikrobiologiczne, albo cytologiczne, a w badaniu cytologicznym nie mamy na celu określenia czy zbadania właściwości substancji chemicznych, ani obecności określonych mikroorganizmów, tylko stwierdzenie, czy występuje wewnątrzkomórkowa neoplazja, czy nie występuje tam rak, mówiąc inaczej. W związku z tym, na przykład, Wymaz ginekologiczny, gdy kobieta idzie do ginekologa, nie spełnia tej definicji. On nie jest badany pod kątem obecności mikroorganizmów ani substancji chemicznych. No chyba, że mamy wymaz pod kątem czystości pochwy, ale jeżeli mamy o wymazie cytologicznym i o takiej cytologii mówimy, to ta definicja jest rzecz jasna nieprawidłowa. Medycyna nauka zajmująca się chorobami ludzi lub oraz sposobami ich leczenia. Od 2023 roku mówi się o medycynie laboratoryjnej. W 2001 roku powstała ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Którą w 2023 roku zastąpiła ustawa o medycynie laboratoryjnej. W związku z tym, w chwili obecnej nie ma już diagnostyki laboratoryjnej, jest medycyna laboratoryjna, która jest uznawana za gałąź medycyny. I medycyna laboratoryjna nie zajmuje się chorobami ludzi i nie zajmuje się sposobami ich leczenia, bo na przykład medycyna laboratoryjna. Może zajmować się badaniem grup krwi, ustalaniem zgodności tkankowej, czy chociażby wykonywaniem profilaktycznych badań u osób zdrowych. Ta definicja również jest archaiczna, ponieważ ta definicja medycyny dotyczy sytuacji, gdy, która wyklucza zupełnie z tej dziedziny diagnostykę laboratoryjną, która obecnie jest nazywana i uznawana za. Medycynę laboratoryjną, czyli część medycyny. Laborant według WSJP to pracownik laboratorium wykonujący zadania pomocnicze. To skoro laborant jest pracownikiem wykonującym zadania pomocnicze, to kim jest pomoc laboratoryjna? Przecież pomoc laboratoryjna i laborant to są dwa różne stanowiska. I na każdym z tych stanowisk osoba zajmuje się zadaniami pomocniczymi. Nie. Laborant to jest bardzo stara, przestarzała nazwa stanowiska. Powstała jeszcze przed 2001 roku, zanim wprowadzono ustawę o diagnostyce laboratoryjnej, i osoby, które wykonywały czynności diagnostyki laboratoryjnej przed tą datą, podpisywały się czy podbijały pieczątkę, na której było napisane Laborant, tak? Na przykład. Obecnie osoby te z wykształceniem średnim nie mają prawa wykonywać czynności diagnostyki laboratoryjnej, ale mogą zachować nazwę stanowiska, jeżeli pracują na nim właśnie od tej daty czyli w zasadzie rozpoczęły na nim pracę przed tą datą dokładnie przed 2001 rokiem. Nowych osób zatrudnianych w medycznym laboratorium diagnostycznym czy w innym podmiocie, takim jak szpital, nie zatrudnia się już na stanowisku laboranta, czyli jest to stanowisko wygasające, które za kilka, maksymalnie za kilkanaście lat całkowicie wygaśnie, gdy odejdą na emeryturę bądź umrą już ostatni pracujący na tym stanowisku laboranci. Dokładność i precyzja. Według wielkiego słownika języka polskiego to jest to samo. Dokładność wykonania, na przykład pomiaru, cecha czegoś, co zostało wykonane z dbałością o szczegóły precyzyjne, precyzja pomiaru, cecha czegoś, w czym widoczna jest dbałość o każdy szczegół. Czyli dokładność coś, co zostało wykonane precyzyjnie, precyzyjnie w znaczeniu dokładnie, według WSJP. Według oczywiście, bo tam mamy odniesienie do różnych znaczeń. Ja tutaj się odnoszę do pomiaru, wykonania pomiaru itd. A więc do tych czynności analitycznych. W tym przypadku słownik uznaje, że precyzyjny pomiar i dokładny pomiar to jest dokładnie to samo. A tymczasem nie jest. Dlatego, że dokładność to jest zgodność wyniku z wartością należną. A poprawno, a przepraszam, a precyzja to jest zgodność wyników między sobą, które Wcale nie muszą być dokładne. Czyli oznaczenie może być dokładne, nieprecyzyjne. Może być dokładne i precyzyjne, może być niedokładne, ale bardzo precyzyjne. Na przykład, jeśli stężenie białka C reaktywnego w surowicy wynosi 10 mg na litr i wykonamy 3 oznaczenia, wyciągniemy średnią, to ta średnia z tych trzech oznaczeń będzie naszym końcowym oznaczeniem. I teraz, jeśli to stężenie wynosi 10 mg na litr, tak, wykonamy trzy oznaczenia. Jedno to nam wyjdzie wynik 5 mg na litr, w drugim 10 mg na litr, a w trzecim 15 mg na litr. To średnia będzie w tym przypadku. 10 mg na litr. A więc nasz pomiar jest dokładny, ale nieprecyzyjny, bo otrzymaliśmy trzy różne wyniki. Inny przykład. Wykonaliśmy trzy pomiary i w każdym z tych pomiarów otrzymaliśmy wynik 15 mg na decylitr. Nasze oznaczenie, nasz pomiar jest bardzo precyzyjny. Trzy takie same wyniki. Ale jednocześnie niedokładny, bo prawdziwa wartość wynosi 10, a nie 15 mg na decylitr. Czyli precyzyjny i dokładny to nie jest to samo w diagnostyce laboratoryjnej. Pomiar może być, tak jak powiedziałem, dokładny, ale nieprecyzyjny, ale może być też na przykład precyzyjny, ale bardzo niedokładny. I dlaczego ja Wam o tym mówię? Dlatego, że jeśli Operujecie, posługujecie się pojęciami z nauk ścisłych, to w pierwszej kolejności należy tłumaczyć te pojęcia w taki sposób, w jaki zostały wytłumaczone w piśmiennictwie fachowym. A więc w, pierwszym, w pierwszej kolejności należy odwoływać się do literatury fachowej, specjalistycznej. Dopiero gdy to pojęcie nie jest wyjaśnione w piśmiennictwie fachowym. Możemy zasięgnąć tutaj definicji słownikowej bądź potocznego rozumienia tego słowa, na przykład gdzieś w internecie bądź na jakimś forum, tak jak to jest potocznie rozumiane. I w tym przypadku te definicje należy traktować z bardzo dużą ostrożnością. Zatem nie zgadzam się, że oznaczenie stężenia to poprawidłowe sformułowanie. Ozna możemy we krwi oznaczyć glukozę, oznaczyć cholesterol, ale oznaczenie stężenia glukozy, oznaczenie stężenia cholesterolu to już jest błąd, to już jest pleonasm, mimo że Wielki Słownik Języka Polskiego nie widzi w tym żadnego błędu. Jak widzicie, ten film był trochę inny niż moje poprzednie, ale myślę, że również. I z niego zaczerpnęliście pewne potrzebne albo chociażby ciekawe informacje. Ja pamiętam jeszcze, gdy jako uczeń szkoły ponadpodstawowej. Nauczycielka z języka polskiego wyrwała mnie do odpowiedzi. Patryku, podaj dwa przykłady zaimków. Kto ja? Bardzo dobrze siadaj. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.